Wait the fuck up, samurai. We have a city to burn. Okej, moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku Cyberpunk 2077. Halo! No, za halo to w mordę walą, spokojnie. Wakako dała ci jakieś wskazówki odnośnie zlecenia? Ta, jasne. Nie jestem waszą matką. To łatwa robota, dacie sobie radę. Damy sobie radę, definitywnie. No i kochani, kontynuujemy misję. Pierwszą misję w sumie. Z Jackiem. No to do roboty. I tak jak wam tłumaczyłem już na samym początku, nie zamierzam grać jakoś super cicho. Vamos, do windy. Będę się starał, co prawda, raz na jakiś czas tam jakieś misje robić po cichutku, ale... Ale raczej, jeżeli chodzi o mój tryb gry, no ja nie lubię skradanek. Nie lubię skradanek naprawdę, wszystkie te splintercele i tak dalej. To nie są raczej moje gry, w których się odnajduję. Tu coś jest. Kajdanki. Wow. Wow, tu nie byłem wcześniej. Nie wiem, co to w ogóle jest za przedmiot. Klientka nazywa się Sandra Dorset. Jej biomonitor zniknął z radaru parę godzin temu. Chyba ją porwali. Możliwe, że już nie żyje. Nie wiadomo, czy zdążyliście. Czy zdążyliśmy, Buck? Nawet tylko na słuchawce jesteś częścią tej drużyny. Drużyny. Urocze. Może postaraj się być chociaż... miła? Jak chcieliście kogoś miłego, to trzeba było zadzwonić na telefon zaufania. No, milutka. Definitywnie milutka. Mamy tu coś, nie mamy tu. Lecimy. Lokal 1237. Jeszcze trochę. Dziewczyna powinna być w środku, ale nie mam odczytu z jej biomonitora. To ty? Nie wiadomo, czy jeszcze żyje. Mam nadzieję, że nie jest za późno. Spróbuj schakować drzwi. Macie mało czasu. Możesz je obejść sam? No właśnie, o tym mówiłem, że tutaj jest naprawdę jeszcze masa bugów. Hakowanie. Koszt pamięci. Gdzie mam w ogóle tutaj pamięć? Nie wiem, jeszcze nie wiem. A pamięć Cyberdecku 4x4. Wszystko. Skrytnie. Ja mam tylko nadzieję, że cenzura się zapisała, bo jeżeli nie, to będę miał problem z tym. Bo niestety, YouTube bardzo nie lubi kobiecych piersi. Nie rozumiem dlaczego. Wi, to ona? Spóźniliśmy się? Ja, ocenzurowali, dobra. To ustę akurat znam. Sandra Dorset jest objęta immunitetem korporacyjnym drugiego stopnia. To najwyższa półka. Ta tutaj ma czarnorynkowe podróbki Zeta Techu. Taniej załatwiane na lewo. To nie ona. Szukamy dalej. Trauma na życzenie. Jak to się stało? Kiedy i dlaczego uznaliśmy, że ludzkie życie jest towarem luksusowym? Moja matka odeszła w wieku 45 lat. Mogła pożyć jeszcze drugie tyle, ale wykończyło ją zwykłe zapalenie płuc. Gdyby miała wykupiony najtańszy pakiet Trauma Team, wyleczono by ją w ciągu godziny. Ale jej nie było stać na ubezpieczenie. Zmarła 5 miesięcy przed wyznaczonym terminem wizyty u miejskiego lekarza. Przyzwyczailiśmy się do myśli, że prywatyzacja służb zdrowia to rzecz oczywista. Już w roku 2020 uważaliśmy, że 500 euro dolarów miesięcznie to uczciwa cena za ubezpieczenie Trauma Team. Na zdrowie trzeba sobie zapracować. Może system korporacyjny nie jest idealny, ale lepszego nie ma. Gówno prawda. W ZSRR też mają techników medycznych, nanooperatory chirurgiczne, wyspecjalizowane antyciała i endoskopy z sondami dożylnymi. Oni też latają po pacjentów drogimi awkami, wyposażonymi w komory kriotoniczne. Różnica polega na tym, że nie stawiają na śmierć ludzi, którzy mieli na koncie mało forsy, żeby kupić sobie życie. Publiczna służba zdrowia nie jest utopią. To się dzieje naprawdę. Trauma Team traktuje pacjentów jednocześnie jak klientów i jak towar. Ratują ich tylko dlatego, że im się to opłaca.
Klient uratowany to klient, który nadal będzie płacił. Nawet jego śmierć może być potencjalne zyski w postaci organów i odzyskiwanych szczepów, choć oczywiście mniejsze. Korporacja medyczna nie może dawać swoim pracownikom powodów do celowego uśmiercania pacjentów, bo straciłoby klientelę. Przysięga Hipokratesa już dawno odeszło do lamusa. Przepraszam za delikatne jąknięcia i tak dalej, aczkolwiek tu jest język cyberpunkowy. No właśnie. Ruchy, mano. Przed nami uważaj. Załatw go po cichu. Czyli po cichutku. Chodź, Kiciuś, chodź, idziemy do domu. Pyk. Dobranoc. Raluchy pod poduchy. Dobra, jest tu coś jeszcze do zebrania na przykład. I ty, Jackie, a ty coś pisz? Zamkniemy drzwi. I drzwi. Ten serio tam siedzi. To za typ. Uważajcie. Nadchodzi kolejna dostawa ciał. Zbliżają się. Siebrze i kosiarze. Ty, uważaj, idą. Poczekaj na okazję i zdejmuj ich jednego po drugim. Jesteśmy w Pendechos. Jest ich więcej. Może lepiej przeczekajmy to. Bierzemy ich. Powodzenia. No, dziwo się udało. Jakby skalpel, jakieś... No to tych mamy z głowy. Inne kotlebołki. Ale to pewnie nie wszyscy. Lecimy dalej. Jestem zaraz za tobą. No definitywnie to nie wszyscy. Granaty, nie granaty. Kurde, nie, no ja muszę postrzelać. Tu jadę, damy strzał! Hej, Vi! Głowa nisko! A to ruskie. Kurwa, zaraz trafię drugi raz! Kurwa! Zanim pójdziecie dalej, oczyście teraz kosiarze. Nie chcecie dostać kuli w plecy albo wyprowadzać stąd dziewczyny pod ostrzałem. Na tyle cię stać! U mnie dla ciebie podarek! Jestem kuloodporny! Tak, dupo odporny. Nie zaryżaj! Z pewnością. Zaczyna nam brakować opcji. Bak, strzelaj, Vi! Pokój jest połączony z balkonem. Nie ma miękkiej gry, Vi! Brak ruchu na sensorach. Wygląda na to, że jest czysto. A co z dziewczyną? Szukajcie. To będzie jednak musi gdzieś tam być. Zaraz, zaraz, ja tu muszę polutować. Halo, gro. Nie ma to tak szybko. Co to jest? Jakaś broń chyba. Jeszcze nie ogarniam, ale zaraz zobaczę. Zaraz zobaczę, ogarniemy. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Tam widziałem, że chyba się zbugował jeden typ. Chyba mogę jeszcze podnieść, spoko. Może to jest wykrzyknik. Tak, ten się zbugował. Tu podnieść to ciało. O, dobra, ciało się chyba odbugowało. Ale kadłubek nadal jest. Którym się tu kopie? Czy da się kopać? Tu się da walić rączką. To chyba wszystko. Więcej nic nie widzę. No niestety sobie z tego nie podniesiemy nic. To się bidulka zbugowała. Gdzie ja mam tu amunicję i pistoletu? Gdzie w ogóle mam pokazaną amunicję? Nie wiem. 102 na 110 to nie jest to, to jest HP. Nie mam pojęcia, gdzie tu może być amunicja. Naprawdę. Daj mi tą pukawkę. Co jest jeszcze? Nie widzę. Jest wrzazga. Edytory bólu, a wskaźnik śmiertelności. Temp. Szczep edukujący lub wreszcie likwidujący uczucie bólu od lat cieszy się niesłabnącą popularnością w pewnych kręgach społecznych Night City.
Do najważniejszych grup jego użytkowników należą najemnicy, wśród których zespół Zeta Techu prowadził niniejsze badania. Edytorem bólu nazywamy koprocesor neutralny, który nadpisuje sygnały wysyłane z necyceptorów do płata ciemieniowego mózgu w taki sposób, by jego posiadacz nie odczuwał bólu, a w przypadku niektórych modeli także zmęczenia. Skutki jego działania można porównać do niektórych objawów hipestezji, niedoczulicy. Użytkownik jest odporny na tortury i ignoruje zadane mu rany, dlatego też przez krótki czas jest zdolny do nadludzkiego wysiłku. Wiele wskazuje na to, że stosowanie edytora niesie ze sobą również niepożądane skutki. W ferworze walki użytkownicy nie są świadomi tego, jak bardzo poważne są ich rany, przez co często nie zdają sobie sprawy z tego, że umierają. Temu też należy przypisać niezwykłą zawziętość, z jaką atakują swoje cele, nawet jeśli rozsądek nakazałby się wycofać. Statystyki są nieubłagane. Od roku 2020 wskaźnik śmiertelności posiadaczy edytora bólu wynosi ponad 60%. W mniejszej pracy postaram się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób można by zabezpieczyć klientów Zeta Techu przed śmiercią w wyniku użytkowania naszych edytorów. Tu byliśmy? A nie, tu nie byliśmy. Pannica poczeka. Nie dało przejść nawet. Nie ma? Nie ma, tu jest. Zebrano zdrabkę. No kusisz mnie, bo się świecisz. Nie da mu się uba rozwalić. To ja lipa. Lipa. Czym ty jesteś? Wow, dobra. Jest pierdzielnięcie. Ja rozumiem, że to się tylko da użyć tak w tej chwili. Te detale, to tak wam powiem szczerze, że Rau nie ma dupy, nie urywa. Rau nie ma dupy, nie urywa, powiem osobiście. Krypteczki nie, to są te eurodolarki. Nowa Drzazga, dzień, w którym runęła wieża. Na początku sierpnia 2023 doszło do wydarzenia, które wstrząsnęło światem. Mimo iż trwała wówczas czwarta wojna korporacyjna, światowe media przez wiele tygodni żyły tylko tym tematem. Grupa terrorystów podłożyła nuklearny ładunek wybuchowy i wsadziła w powietrze Arasaka Tower. Terroryści wysłali ostrzeżenie za późno. Nie udało się na czas ewakuować wszystkich pracowników wieży. Eksplozja zabiła lub zraniła tysiące osób. Kolejne ofiary umarły od choroby popromiennej. Jak doszło do największego zamachu terrorystycznego w latach 20. obecnego wieku? Kim byli ludzie, którzy doprowadzili do tragedii? Aby odpowiedzieć na te pytania, trzeba najpierw zrozumieć klimat tamtej epoki. W latach 20. przez Night City przechodził dreszcz niepokoju. Antykorporacyjne nastroje sięgały zenitu. Były to czasy bezprawia, a epicentrum anarchii stanowił Klub Atlantis. Tamtąd jak fale na wodzie rozchodził się sprzeciw wobec porządku świata dyktowanego przez takich gigantów jak Militech czy Biotechnika. Ze wszystkich megakorporacji największy wpływ w Night City miała zawsze Arasaka. Nic więc dziwnego, że to właśnie Imperium Japońskich Potentatów skupiło na sobie niechęć buntowników. Walcy Atlantis twierdzili, że korporacje zawłaszczyły dla siebie świat i, zmieniając ludzi w bezwolnych konsumentów, odebrały im wolność i wybór. Ludzie ze środowiska Atlantis nazywali się Edgerunnerami i ustawiali się w opozycji do korporacyjnego porządku, podkreślając swoją niezależność i niezgodę na taki stan rzeczy. Pozbawieni możliwości wpływania na porządek świata, niejednokrotnie sięgali po radykalne środki wyrażania opinii i nieobca im była przemoc. Właśnie, kochani, chciałbym też się was zapytać, czy wy chcecie, żebym ja te drzazgi wam czytał, czy po prostu wam tylko dać do przeczytania. Ja pierdolę. Jebane skurwysyny. To ona. Mamy ją. Zdążyliśmy? Jest cała? Zaraz sprawdzimy. Podepnij się do jej biomonitora. Sprawdzimy, co z nią. Źle to wygląda. Trzymają jedno na drugim, jak kurwa mięso. Nie będzie tego pamiętać. Zostanie jej najwyżej skaza w podświadomości. Słyszałem o tym. Ludzie dostają ataków paniki i nie wiedzą dlaczego. Na przykład na widok lodowatej wody. Nagle zaczynają się trząść. Odpal jej biomonitor. Musimy sprawdzić, w jakim jest stanie. Wpinam się. Z
Sandra Dorset, ID 570442, platynowy pakiet Trauma Team. Platynowy? To czemu trauma po nią nie przyleciała? Musieli jakoś zablokować sygnał. Zhakowali jej biomonitor, podmienili firmware albo wpuścili wirusa. Bach, poczekaj, ona leży goła w wannie pełnej lodu. To musiało być coś prostego, bez skomplikowanego techu. Coś, czego każdy może użyć. Mam pomysł. Sprawdź jej gniazdo neuralne. W środku może być drzazga blokująca sygnał z biomonitora. Czy to bezpieczne? Może po prostu ją wynieśmy? Musisz sprawdzić biomonitor. Jeżeli zablokowali odczyt, a dziewczyna ma krwotok wewnętrzny, to ugutujesz ją na dobre. Jest chip. Usuwam. A biomonitor? Coś się zmieniło? Witaj, Sandro. Jeśli jesteś przytomna, przyjmij pozycję boczną ustaloną. Oczekiwany czas do przybycia ambulansu to 180 sekund. Trauma jest w drodze. Będą tu za jakieś 3 minuty. Twój pakiet premium pokrywa 90% kosztów przewidzianych zabiegów. Pobrecita. Zabierzmy ją z tej wanny. Jackie, gotowy? Bądź czujny. Osłaniaj mnie. Zwarty i gotowy. Rób swoje. Kurwa, niedobrze. Wypłaszczaj ją. Wi! Jackie, zastrzyk! Ja pierdolę. Łap, mano! Chyba zadziałało. Wynieś ją. Tylko ostrożnie. No dobra, czyli uratowaliśmy dziewczynę. Weź ją na taras. Szybko. No jeszcze 3 minut nie minęło. Patrzyłem specjalnie na zapis nagrywania. Minęło z 1,5 minuty. Pozostań na miejscu! Wykonuj polecenia! Stań przy wejściu! Odłóż pacjentkę na ziemię! Pięć kroków do tyłu! Szef, gdzieś nic nie zrobiłem. Już się uratowaliśmy. TT-133 do centrali. Potwierdzam zabezpieczenie pacjentki NC570442. Trwa podawanie stymulantów. Dopamina 70 mg. Noradrenalina 110 mg. Fibryna 800 mg. Da się spaść, jak myślicie? Chyba nie będę próbował. Dobra, czeki. Zmywajmy się stąd. Winda i prosto do garażu. Dobra robota, chłopaki. Ja też znikam, widzimy się później. Słuchaj, mano. Sprawę mam jeszcze, bo ten... Chciałem pożyczyć twoją furę. Mhm. No... Na randkę z Misty. Przecież nie pojedziemy metrem. Jak ja będę wyglądał? Pożyczę ci. Ale nie przyzwyczajaj się do niego. Dzięki. Ratujesz mi dupę. To co? Odwiozę cię do domu. Niech będzie. I tak jestem zmęczony. Dobra. A właśnie. Przedzwoń do Wakako. Daj jej znać, że robota wykonana. Robisz te? To przytrzymać. Wi? I jak zadanie? Czy klientka jest cała i zdrowa? Relatywnie. Relatywnie. Ale przeżyje. Jest już w rękach Trauma Team. Znakomicie. Wypłata będzie czekać u mnie. Możesz ją odebrać nawet zaraz. Ale wydaje mi się, że będziesz chciał raczej wrócić do domu. Watson zostaje otoczony kordonem policyjnym. Jeżeli chcesz zdążyć przed blokadą, musisz się pośpieszyć. Dzięki za informację. Do zobaczenia. Wakako? Chciałbym kogoś zadzwonić jeszcze? Do T-Bag? Podobno Watson zostaje objęty kwarantanną NCPD. Jeżeli chcemy spać dzisiaj w domu, musimy się streszczać.
To lecimy. Szybko, ja prowadzę. Ja chciałem poprowadzić. Jaki bug kolejny. O matko. Dobre uczynki popłacają. No to penieczeki, lecimy, ale ty bardzo ostrożnie jeździsz. Te nutki nie są objęte prawem autorskim, chyba nie. Oby. Lubię Night City. Miasto jak miasto, tylko duże. Nie ma no. To nie jest zwykłe miasto. Morgan Blackhand, Andrew Weyland, Adam Smasher. To miasto rodzi wielkich ludzi. Może skoczymy jeszcze na coś do jedzenia? Zgłodniałem. Jackie, zamykają Watson, pamiętasz? A, no. Szkoda. Czy mi się wydaje? Nie wydaje mi się, jedzie za nami furgonetka. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Też się nie podoba. Jedź, Jackie! Przestań tak... Trzeba trząść! To nie szabda! Naprawdę. Trzymaj się, Vi! Taki trzęsie jak cholera. Przepraszam! No. Pierdę! Dobra, już pewnie pojedzie sobie. Strasznie porysowałem ci wóz. Przepraszam. Ogarniemy to później. Teraz wracajmy do domu. No nie powiem. Jakbyś prowadził trochę lepiej, to na pewno mielibyśmy mniejsze straty. Tak to trząsłeś góra dół, góra dół, góra dół i naprawdę ciężko było trafić. Mega ciężko. Taki. Ty niedobry. Zobaczymy jak sobie teraz poradzicie. Rozstawiają się. Watson zostaje zamknięte. Niezbędne środki bezpieczeństwa. Pani oficer, jak dobrze, że na panią trafiliśmy. A co we mnie jest takiego wyjątkowego? Dobre serce. A tylko ktoś o dobrym sercu zrozumie, jak bardzo chce wrócić po całym dniu do mojej dziewczyny. Dziewczyny? Jak nie wrócę, będzie się martwić. Ja jestem dobry chłopak. Ona o tym wie. I czeka. Szkoda. Wpuść ich, a potem już nikogo. Jedźcie. Miłego wieczoru, pani oficer. Teraz najlepiej się zamknąć. Spodobało jej się. Moje oddanie ujęło ją za serce. Tak. Wierność, stałość w uczuciach. Aha. I bezpretensjonalność, rozumiesz? Z pewnością, Jackie, z pewnością. Definitywnie tak było. Berna, patrz mi. Dzieje się. Kurwa, są tutaj! To nie wygląda jak zwykła interwencja. Bo to nie jest zwykła policja, mano. To tygrysy z Maxdaku. Dzwonią po nich tylko jak robi się naprawdę grubo. Tygrysy się nie pierdolą. I po sprawie. Biedni skurwiele. Ale sami są sobie winni. Nie
Z procedurem pojazdu i nic się nie dzieje. Możesz nacisnąć F, aby pominąć jazdę. Okej. Okay. Zapamiętamy sobie, ale chcemy całkowicie wczuć się w imersję tego świata. Więc nie, Jackie, nie pominę. Mamy to. Prawie jesteśmy u ciebie. A ty? Nie wrócisz chyba teraz do Haywood. Spokojnie, V. Wypuszczą mnie. Na pewno? Na pewno. Będę dla nich miły. Ty przyjemniaczko. Nie sądziłem, że taki milutki jesteś. Dobra, Jackie. Wypuszczaj. To co? Słodkich snów. Pozdrów Misty. Dzięki. Adios. Kurde, nie tak szybko, chłopie. Spokój się. Nie aż tak. Drugi nowy poziom doświadczenia. Punkty atutów 1. Bug? Zapomniałam. Znajoma detranerka ma coś, co może ci się przydać. Wysyłam ci namiary na nią. Zadanie od T-Bug jest ważne do ścieżki rozwoju detranera. Kiedy tylko będziesz mieć czas... Coś tam. Piękna gospodyni programu Chipping, poświęconemu tematyce cyberwszczepu. Dobra, opuść to mnie. Idę pcia. Brama znowu się popsuła. Trzeci raz. Ale że jak? No faktycznie. Już za naprawę. Chyba spróbują na... Dobra, nie ma tak jak w domu. Rozmawiam sobie z dozorcą. Zamknij. No. O, tu jest zamknięty. Dobra, to jest nasz grajdołek z tego co widzę. Bolszewik łódka. Nie no, napijmy się. I jest nowa drzazga. Nowości brain dance'owe. Co tam brain dance'owe maniacy? Spragnieni nowych wrażeń? Jak zwykle zapraszamy na przegląd nowości, które ostatnio trafiły na rynek. Forging Body. Ciało jest wszystkim. Poza nim nie ma nic. Jest tobą, a zarazem narzędziem, poprzez które twój umysł kontaktuje się ze światem. Ale co, jeśli to narzędzie zacznie żyć własnym życiem? Co, jeśli będzie chciało cię zabić? Braindance z udziałem Luke Polera to bardzo solidny, choć to oryginalny trailer. Lęk przed zbuntowanymi szczepami towarzyszy ludzkości od bardzo dawna, dzięki czemu stał się tematem niezliczonych filmów, legend miejskich i kilku braindance'ów. Orange Body bierze od swoich poprzedników wszystko co najlepsze, dodając do siebie kilka nieoczekiwanych elementów. Wiecie, niecodziennie można poczuć świat z perspektywy ręki. Maxwell's Rehab. Przepraszam was. Ale napad kaszlu. Maxwell's Rehab. Wygląda na to, że w tym sezonie szczególnie obrodziło brains dance'owymi grozy, a ten jest wyjątkowo ciekawy. Tym razem fenomenalny Maxwell Ramirez doprowadził się na skraj cyberpsychozy specjalnie po to, żeby zarejestrować proces powrotu do normalności. Ostrzegam, że to dość ciężki tytuł. Odbiorca oświadcza psychozy Maxwella, rozpaczy żony, która ostatecznie go opuszcza, aż wreszcie względnego ozdrowienia w świecie, który już nigdy nie będzie taki jak dawniej. Gorąco polecam, choć nie jest to rzecz dla ludzi o słabych nerwach. Badlands Raid. Na koniec coś do wybicia lżejszej rozrywki. Badlands Raid to remake klasycznego Brains Dance'u z 2023 roku. Bardzo nowatorski jak na tamte czasy. Tym, którzy nie uważali w szkole, przypominam, że opowiada o zwyczajnym, nudnym gościu, który przypadkiem zostaje wplątany w nomadzki napad na konwój Zeta Techu. Więcej nie zdradzam, bo choć tytuł ma już 54 lata, wciąż znajdują się tacy, którzy nie znają zakończenia. Dodam tylko, że dzięki współczesnej technologii twórcom remake udało się wprowadzić do fabuły kilka ciekawych modyfikacji, które zaskoczą nawet fanów oryginału. Dobra. O, coś tu było? Mam tylko usiąść, okej. Tu mamy wyrko. Moda w Night City zmienia się tak szybko, że tylko ty możesz za nią nadążyć. Skomponuj gotowe zestawy ubrań w garderobie i od ręki zmieniaj swój wygląd, gdziekolwiek jesteś. Wiem, że to jest... już nic? Przejrzyj się w lustrze.
Zmień wygląd vibe, w sensie przeglądaj i zmień wyraz twarzy. Złość. Bez rewelacji. Ale ciekawie zastąpili lustra, w sensie, żeby nie zbytnio sobie nie rozwalać performancji. Dobra, wypijemy wszystko, co tu jest. A to co to jest? Wiadomości. Wielka loteria. Wielka loteria medyczna. Kup dwa losy, trzeci otrzymasz gratis. Dla wygrania 1000 reków, reanimatory, wizyta u lekarza pierwszego kontaktu, bon na dowolną operację, badanie krwi, szczepionka na superpsychozę, wizyta u Reaper Doka, a nawet roczny pakiet premium Trauma Team. Nie możesz tego przegapić. Ciesz się zdrowiem dłużej niż twoi sąsiedzi. Kup los już teraz. Nie daj się oszukać. Napływają do nas informacje o mailach z rekomami nanożelu na powiększenie penisa. To oszustwo. Zwykły żel nie jest w stanie przebudować komórek twojego ciała. Taki efekt możesz osiągnąć tylko dzięki hormonowi RSX. Nasi naukowcy opracowali formułę, dzięki której długość i grubość twojego penisa zwiększy się w ciągu 7 dni. Dołącz do tysięcy zadowolonych klientów i zamów już dziś. Nie wierzyłem, że to zadziała, jednak postanowiłem zaryzykować. Byłem zrozpaczony. Nawet Mr. Stud nie był w stanie zaspokoić mojej żony. Dopiero RSX sprawił, że wyła z rozkoszy. Nigdy nie czułem się taki męski. Joe Smith, jeden z klientów. Oferta ważna tylko do wyczerpania zapasów. Zostałeś zaatakowany. Wykryto złośliwe oprogramowanie. Twój komputer został zaatakowany przez 3 demony. Nasz system wykrył 2 próby pozyskania twoich danych i 1 próbę zainfekowania procesora neuralnego. Konieczna jest natychmiastowa interwencja. Szybka neutralizacja zagrożenia może zapobiec kradzieży informacji, a także przejęciu kontroli nad twoimi wszczepami. Pamiętaj, wrogi Netrunner jest w stanie włamać się do twojego układu nerwowego i zmusić cię m.in. do przelania wszystkich oszczędności, zatkowania wybranej osoby, włamania i lub kradzieży, popełnienia samobójstwa. Aby temu zapobiec, wybierz przycisk skanuj teraz. Nasz antydemon niezwłocznie wyeliminuje zagrożenie. Pozostało 5 minut i 17 sekund do nieodwracalnego uszkodzenia systemu operacyjnego. I takie rzeczy się tutaj ogarniało. Dobra, widzę, że tu są jakieś informacje, ale wolałbym na razie ich nie sprawdzać. Co się wychodzi, okej. No ciekawie, nie powiem, naprawdę fajnie. Eurodolce tu leżały. Aczkolwiek tutaj ten interfejs jest dla mnie tak dziwny, to wszystko mi się tak zlewa w jedno. Bo jest, naprawdę, normalnie nie wiem, co się dzieje w tej chwili. Nie wiem, co się dzieje, ale moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach Cyberpunk 2077. Trzymajcie się. Hej, hej!